Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie w nowym odcinku. Dzisiejszy odcinek chciałabym zrobić taki top 7 perfum, które są wymieniane ciągle i ciągle na TikToku, na wszystkich platformach i które są bardzo popularne w 2022. Będzie taka top lista, także serdecznie Was zapraszam na nią. Powiedział, dzisiejszy będzie takie top 7, a w zasadzie poczekajcie, ile sobie tych, tak, 7 takich perfum, które się powtarzają, które są bardzo popularne na TikToku, na wszystkich platformach, tutaj social media, które są popularne, kupowane i ciągle się o nich mówi i ludzie przychodzą i chcą je właśnie kupić, a zwłaszcza kobiety. Wiadomo, że każda platforma social media, która kreuje właściwie te trendy, ma swoje jakieś tam ulubione. No ale powiem Wam, że przechodziłam sobie przez kolejne takie inne listy różnych magazynów, w tym Vogue, Marie Claire i innych, i Harper Bazaar, czyli wszystkie jakby wymieniały bardzo podobne, oprócz jednych. No ale to bardzo ciekawe zestawienie i tak sobie właśnie pracując w perfumerii próbuję jakby patrzeć na te trendy i patrzeć, czy rzeczywiście kupują to, co kreują magazyny. To jest bardzo ciekawy temat, uważam. No i nie zawsze one się pokrywają, ale tak przechodząc szybko, to co widać właśnie przez te social media, które perfumy są jakby cały czas na szczycie. Nie bądźcie zdziwione niektórymi typami, a niektórymi powiem Wam, dla mnie ja byłam trochę zadziwiona, bo tak jak mówię, pracując w perfumerii, widzę, co mniej więcej ludzie kupują, a i co jest na przykład popularne aktualnie tutaj może bardziej w Londynie. Więc numer jeden jest Ariana Grande Cloud. Piękne kokosowe perfumy, takie właśnie z pralinką, wanilą, bardzo sensualne. One są najbardziej tu wymieniane wśród faworytów, więc są na, słuchajcie, na, jako numer jeden. I tu sobie właśnie wyszukuję, że generalnie jest 20 milionów odsłon, właśnie jeżeli wspominacie hashtag Ariana Grande Cloud, czyli one są bardzo, bardzo popularne. Powiem Wam, że były na mojej wishliście i w końcu nie wiem, czy one się zgubiły i ich nie kupiłam, ale pewnie je kupię, bo mi się bardzo podobają tak czy siak. Naprawdę na 43 funty tutaj za 100 ml nie jest to zły deal i no są to dość ciekawe perfumy, mi się podobało od pierwszego niuchnięcia, no ale w związku z tym, że już mam tych perfum trochę z kokosem, dziś nie wiem, dlaczego z tej listy zeszły. Następnym tutaj zapachem, perfum, który jest wymieniany, jest Miss Dior z różą centifolią, z peonią, tutaj słuchajcie, z drzewem sandałowym, zapach, który jest na mojej wishliście. No i tutaj sobie szybko patrzę, 103 tysiące wyświetleń na TikToku z tym hashtagiem Miss Dior Perfume. Ja cały czas się zastanawiam, ja Wam powiedziałam w ostatnim odcinku, czy ja je kupię, czy nie, bo chcę je kupić, ale z jednej strony trochę mi takim proszkiem zalatują, takim proszkiem, które no nie dodaje tej wykwintności, ale coś mi ciągnie do tych perfum, ale tak się zastanawiam, czy bardziej chcę je, bo lubię tą serię Miss Dior, czy jest to właśnie to, że no jednak mnie ciągnie do tych perfum, ale gdzieś tam tą proszkową nutę ja wyraźnie czuję. One nie są już takie dystyngowane, takie świeże jak Blooming Bouquet, czy takie bardzo szampańskie jak Absolutely Blooming. No i tak się zastanawiam, czy warto wydać pieniądze. Numer 3 jest Black Opium. 73 miliony wyświetleń. Dość dużo, prawda? A tak patrzę, że ten Miss Dior to miał więcej, 103 milionów wyświetleń. Przepraszam Was bardzo, nie wiem dlaczego. Nie, dobrze, 103 tysiące wyświetleń, nie wiem w jakiej tutaj, 73 tysiące wyświetleń będzie Black Opium. I jest to, ktoś się pomylił, napisał to milion, ja sobie ściągnęłam z tej linii. Z tej listy, przepraszam. Z różowym pieprzem, z tutaj z pomarańczą, jaśminem, tym coffee blend i wanilią. Słuchajcie, ja mam tą wersję Neon, bo przed chwilą nagrywam dla Was inny odcinek.
No nie dziwota, bo to jest, słuchajcie, ja bym powiedziała, to jest takie ścisłe top 5. To są perfumy, które ciągle są jakby na piedestale. Dziwię się, że nie ma tu, a może dlatego, że TikTok jest taką platformą dla młodszych, że nie ma tu nie ma nic z Chanel, a więc typu Coco Mademoiselle czy... Ja sobie naszykowałam, bo ja je widziałam w jakimś właśnie takim zgrupowaniu. One nadal się cieszą dużą popularnością i u mnie w sklepie bardzo dużo jej sprzedają. Tak samo jak tutaj mojej ukochanej, nie wiem gdzie ją postawiłam, nowych perfum Diora. Nie wiem gdzie je, słuchajcie, postawiłam. O, skryły się tu. J'adore the O. No trochę inny trend, ale tak jak mówię, wydaje mi się, że TikTok jako nowa platforma, znaczy nowa w sensie taka bardziej młodzieżowa, lansuje trochę inne typy, ale Black Opium, słuchajcie, jest bardzo, bardzo wysoko, nie dziwota. Numerem czwartym jest Burberry Her z tutaj z mniejszą ilością, bo już 5 milionów, przepraszam. 5 milionów, coś tutaj jest jakiś błąd. No ale nieważne ile milionów, ale w każdym razie jest na czwartym. Z jaśminem, z fiołkiem, trochę taką notą strawberry. Słuchajcie, wiecie, że ja tych perfum nie wąchałam, chętnie powącham, bo u mnie w sklepie się bardzo pytają o tą edycję, więc wydaje mi się, że będzie to też taki zapach. Ja nie wiem, ja nigdy, one są na pewno lekkie, ale ja nigdy jakoś to Barbery nie ciągnęło mnie. Ja wiem, że to są przepiękne perfumy, ale może czas spróbować, ale jakoś tak nigdy konkretnie nie pożądałam ich. Na miejscu piątym w końcu Chanel Chance, ta wersja podstawowa Eau de Parfum i jest to no, troszeczkę mniej, ale prawie równo wyświetleń jak tutaj Burberry Her. Piękna edycja, wiecie, czerwona, to jest irysowo, jaśminowa, trochę z taką pieprzową nutką. No ja ją mam, ja uważam, że wszystkie wersje Chanel również o Fresh świetnie się sprzedają i zawsze na niego znajdują się klienci. Number 6, czyli szóstka, jest Carolina Herrera Good Girl. Z 1 milionem view, sandałowa, a taka trochę migdałowa nuta z koko i bubtonką. Numer 7 jest Giorgio Armani z C. Nie dziwota, piękny perfum, bardzo kobiece, z takim likierem właśnie porzeczkowym i z frezją, z różą Absolue. 288 tysięcy wyświetleń. I to jest właśnie taka ścisła siódemeczka. Ja tutaj, jak sobie patrzyłam na bodaj z listę Harper Bazaar, tak, to między tymi perfumami były też Miss Dior, o których wspomnieliśmy, Flower Bomb, moje ukochane Eau de Parfum na drugim miejscu, oczywiście Baccarat Rouge Francis Maison Corcusian. Piękne, cudowne perfumy, dystyngowane, takie trochę krzykliwo-zawadiackie. Znowu była Black Opium, było Chance Chanel, więc to co ja właśnie widzę w sklepie, te trendy kupowania, wszystko właśnie z tej listy, a nie z TikToka. Jest C też, jest Glossier, widzę bardzo dużo młodych dziewczyn, nigdy nie wąchałam tej wersji Glossier You. Bardzo pożądany zapach. Nadal jest Chanel Number 5, bardzo wysoko na 8, na 9 Daisy i 10 Sandal 33 Le Labo. Nigdy nie wąchałam tej wersji, być może jest piękna. Także tak to wygląda z punktu widzenia, co właśnie social media lansują, które perfumy nadal są tymi top 7, top 10. Ja wam tu przedstawiałam listę i między innymi taką troszeczkę moje review, jak ja to z punktu widzenia perfumeryjnego widzę, które rzeczywiście są bardzo popularne. Ja bym się bardziej skłaniała w kierunku tej listy tu Harper Bazaar, bo widzę takie trendy, że te perfumy właśnie są tam nagminnie sprzedawane. Natomiast tak myślę i to jest moja taka jakby ostateczne podsumowanie tego odcinka, że te wersje TikTokowe właśnie są bardziej dla młodszych, ale no one są też bardzo trendy, że są niektóre się
pokrywały, jak tu widzieliście. Dziękuję Wam serdecznie za dzisiejszy odcinek, za właśnie bycie, odwiedzenie mnie. Oczywiście pamiętajcie o wciśnięciu lajka i subskrypcji, żebyście były na bieżąco z moimi odcinkami i oczywiście do szerowania, bo wtedy kanał się bardziej rozrasta i więcej ludzi ogląda i oczywiście jest mi bardzo, bardzo miło, że mnie polecacie. I do zobaczenia, do nowego odcinka. Pa, pa!